Uszanowanko, moi drodzy, witam Was w mojej kuźni. Dzisiaj zajmiemy się tematem związanym z takimi oto elementami. Jest to śruba ocynkowa, pokryta ocynkiem. Ona jest dla przykładu większą, żebyście widzieli, o czym będziemy dzisiaj mówić. Bardzo często, kiedy przygotowujemy jakieś elementy, czy kujemy jakieś wieszaczki, czy mamy jakieś zawiasy, zasuwy, cokolwiek, co potrzebuje do zamontowania właśnie śruby, potrzebujemy zrobić te śruby tak, żeby pasowały do tego elementu. A przyznacie mi rację, że taki świecący element raczej nie pasuje do ładnie wykutej czarnej zasuwy czy czarnego wieszaka. Lepiej mieć w tym przypadku śrubę, która choć trochę przypomina właśnie ten element kuty. Jest na to sposób, żeby taką śrubę przygotować właśnie tak, żeby pasowała do naszego elementu kutego. Ale pamiętajcie, podgrzewanie takich śrub może się wiązać z dość poważnymi konsekwencjami. Dlatego ja Wam teraz pokażę sposób. Do przygotowania tego będziemy potrzebować oczywiście kilku śrubek. Będziemy potrzebować octu, zwykły ocet spirytusowy, jak najbardziej w tym pomoże. Będzie to chwilkę trwało, ale jest jak najbardziej przydatny. No i oczywiście jakiś pojemniczek. Śrubeczki. Ja do tego jeszcze korzystam z siteczka. Siteczko niestety, ale po iluś tam użyciach ląduje w śmietniku, bo zjada ocet to stalowe siteczko, także niestety będziemy musieli co jakiś czas wymienić, chyba że zaopatrzycie się w jakieś siteczko tworzywa sztucznego. To ja wlewam ocecik tutaj i za 24 godziny widzimy, co się stanie z takimi śrubkami. Nie potrzebujemy za dużo tego octu, tak, tylko żeby trzymałem się, że tutaj wejdzie całość. To niech już będzie całość. I tak śrubki, które są pokryte jakimkolwiek ocynkiem, po 24 godzinach w occie będą przydatne do obróbki cieplnej. I pewnie kilka osób zapyta się albo zada takie pytanie, dlaczego takie śruby, które są pokryte ocynkiem, lepiej ściągnąć z nich ten właśnie ocynk. Ponieważ obrabiając cieplnie śrubę czy jakikolwiek inny element, który zawiera cynk na sobie, podczas podgrzewania, podczas wysokich temperatur wytwarza się tlenek cynku. I na tą chorobę potrafią zachorować na przykład hutnicy, potrafią zachorować spawacze, kowale czy inne osoby, które cieplnie obrabiają jakieś dane materiały. I jeżeli będzie właśnie cynk, to się wytwarza tlenek cynku i można się tym, kolokwialnie mówiąc, zatruć. Wtedy się pojawia tak zwana gorączka hutnika. Gorączka spawacza, różnego tego typu określenia możecie spotkać. Uważajcie z ogrzewaniem takich oto śrub, elementów, które są pokryte ocynkiem. Jeżeli chcemy cokolwiek z nimi zrobić, można właśnie ściągnąć za pomocą octu spirytusowego, czyli produktu w miarę bezpiecznego dla każdego z nas, bo jak lubicie ogórki kiszone, to chyba takie małe sprostowanie. Powiedziałem, że ocet jest w ogórkach kiszonych, jednak to był skrót myślowy i chodziło mi tak naprawdę o ogórki korniszone, w których zalewie jest właśnie ocet. Jednak pamiętajcie, ogórki kiszone, jak wszystkie inne kiszonki, są bardzo zdrowe. Poleca wujek Jarek. Wiecie, że tam jest też ocet, więc każdy z nas gdzieś tam ma kontakt z octem spirytusowym, a pomaga on właśnie w ściągnięciu ocynku z takich oto śrub. Mi tam się robi kilka śrubeczek. Tak, dla przykładu, ja Was zabieram na kilkusekundową przerwę, a dla mnie to jest jeden dzień, ponieważ
takie śruby w occie spirytusowym muszą przynajmniej takie z 24 godziny poleżeć. Także do zobaczenia. I dobra, jak tutaj możecie zobaczyć, wróciliśmy po 24 godzinach przynajmniej. Tak, 24 godziny minęły. I możecie teraz sobie zobaczyć, że coś tutaj się zadziało. Ja to postaram się Wam wyciągnąć z tego octu. Przelejemy sobie końcóweczkę, przynajmniej ocet, co tutaj został, z powrotem do butelki. Bo w kuźni to nie ma znaczenia. Widzicie, siteczko właśnie pomaga po to, żeby nie trzeba grzebać w tym occie całym. Tylko po prostu wyciągacie sitkiem i wyciągacie same te śrubeczki. Teraz spokojnie przelejemy. Taki ocet właśnie do tych śrubek. No okay, on w pewnym czasie się zrobi taki dość brudny, ale nie ma to znaczenia. Teraz potrzebujemy troszeczkę wody, bo potrzebujemy zneutralizować śrubki, które tutaj mamy, i do tego przyda nam się soda oczyszczona. Wrzucamy te śrubeczki tutaj do tego pojemniczka. Wypłukujemy całą sodę oczyszczoną. Wyciągniemy śrubeczki. Przetrzemy je. To sobie odstawimy. Zaraz sobie zrobię z tym porządek. Przecieramy. Mam tutaj te same śrubki przygotowane. Leżą sobie obok. I zobaczycie różnicę troszeczkę na większym zbliżeniu. Właśnie między taką śrubką. Czyli weźmiemy sobie na początek tą śrubkę po kąpieli w occie, a tutaj obok daję Wam taką bez kąpieli octowej. Jest jeszcze ona, ma ocynk na sobie. Tutaj macie śrubeczkę przed i tu macie ze ściągniętym ocynkiem. Ta jest bez kąpieli octowej, ta jest po kąpieli octowej i już ma ściągnięty ten właśnie ocynk. I jak widzicie, takie śrubki, macie ściągnięty ocynk, więc nie ma zagrożenia, że coś Wam się stanie. I teraz co my z takimi śrubkami możemy zrobić, ponieważ no jak je teraz gdziekolwiek użyjemy, one nie mają żadnego zabezpieczenia przed korozją, więc teraz te śrubeczki wrzucimy piec, albo możecie wykorzystać do tego palnik, zwykły taki ręczny palniczek, albo możecie wykorzystać piec. Trzeba podgrzeć trochę te śrubeczki i wrzucamy w naszą pastę i poczernimy w ten sposób nasze śrubki, więc zabezpieczymy je przed korozją, a jednocześnie nadamy wygląd czegoś, co bardziej przypomina właśnie odkute elementy. Także ja odpalam piec, wrzucam śrubki do pieca i traktujemy je olejem. Możecie samym olejem, możecie samym woskiem, możecie również tą pastą, którą mamy. Także do za chwilę. Ja do wrzucenia takich oto śrubek do pieca korzystam. Kiedyś przygotowałem sobie taką po prostu blaszkę. Ona jest lekko wyprofilowana, tak żeby mi śrubeczki nie spadały, nie poleciały do przodu, a tu jest miejsce, żeby złapać jakimiś kleszczami. Także ja biorę kleszcze. Hops. I spokojnie to może wylądować w piecu. I teraz naprawdę chwileczkę potrzeba, żeby to się zagrzało. I wrzucamy dosłownie na chwilkę do naszej pasty. Weźmiemy sobie jakieś inne jeszcze pomoce. Różne szczypce, kleszcze. Śrubeczki są małe. I teraz ja śrubeczki mam podgrzane. Tutaj no nie widać. Blacha pod nimi się już zrobiła na czerwono. Także ja sobie śrubeczki daję do tutaj pojemniczka i teraz bierzemy sobie po prostu tą śrubkę. Możemy skorzystać oczywiście z pędzelka.
boczek. Odkładam na boczek. Zatopiło się. No i w sumie to tyle. Teraz chwileczkę czekamy, aż to ostygnie. Tak, żeby nadmiar naszej pasty ściągnąć. I zobaczycie efekt końcowy. Bo takie tak zabezpieczone śrubeczki, one już nam nie powinny korodować, a jednocześnie już zdecydowanie lepiej wyglądają, aniżeli takie zwykłe prosto z marketu. Przejdziemy się na stół i tam dokonamy takiego fajnego porównania. I teraz macie do porównania, przed chwilą było śrubeczki, które były zaraz po ocynku, były takie szare. Tutaj macie z powrotem śrubeczka ocynkowana i śrubeczka czerniona, ocynkowa i czerniona. Czerniona pastą w sumie, którą sami wiecie już jak przygotować. Link do tej pasty będzie oczywiście w opisie, także spokojnie możecie sobie zobaczyć jak przygotować tą pastę. I taką śrubkę już jak najbardziej możecie zastosować do różnego rodzaju okuć.